Cześć. Witajcie, witajcie, witajcie. Mamy nowy tydzień i jeszcze mniej informacji tak naprawdę do przekazania niż w zeszłym tygodniu. Tak reklamuję, żebyście nie musieli oglądać do końca, nie? I tak pewnie nam wyjdzie z 40 minut, spokojna głowa. Zacznijmy od tego, co w Europie, czyli od Realme 7 5G, który jest nowym telefonem, ale tak naprawdę tak średnio jest nowym telefonem. Jest 5V, któremu dorzucili nowy procesor po prostu. No to dokładnie. V5, już nie pamiętam jak. Jak. On się pojawił w UK, w Wielkiej Brytanii. Tak, pojawił się w Wielkiej Brytanii, jest spora szansa, że się u nas pojawi, prawdę mówiąc. Zobaczymy. Niemniej jest to jak najbardziej możliwe. Telefonik jest, słuchajcie, z Dimensity 800U, czyli ma, obsługuje 5G i to jest tak naprawdę główna nowość w nim, bo tak poza tym to jest konstrukcja prawie identyczna jak właśnie V5. Wiesz co, ja może ci wejdę w słowo, bo akurat mi się przypomniało, pisząc o tym telefonie, bardzo mocno się zastanawiałem, widziałeś gdzieś tam w specyfikacji NFC? Nie, NFC nie ma. Znaczy ja zaznaczyłem co prawda w specyfikacji, że nie wiem, ale w specyfikacji samej po prostu NFC nie było. To jest dziwne, że jak na telefon z 5G sprzedawany w Europie. To jest zaskakujące. Ja myślę, że zapomnieli po prostu napisać. Też mi się tak zdaje, dlatego zaznaczyłem, że nie wiem, bo zdało mi się to po prostu nienormalne. Nienormalne, dokładnie. A sam telefon... To znaczy, wiesz co, jest taka możliwość, że oni wzięli na przykład wersję chińską, dostosowali oprogramowanie, a w wersji chińskiej na przykład antenki NFC nie było. Nie, to jest to możliwe, było... chociaż nie wiem, kto by to wymyślił. Nie, no to nawet kurczę Realme by na to nie wpadło. Nie, no niemożliwe, Jacek. Niemożliwe, po prostu niemożliwe. Smartfonik ma w każdym razie wyświetlacz 6,5 cala Full HD z plusem, z Corning Gorilla Glass, także jest fajnie, bo jest chroniony. Jeśli chodzi o wersję pamięci, to jest troszeczkę uboższy niż pierwowzór, dlatego że pierwowzór miał jeszcze 256 giga flesza, a tu jest tylko 128 flesza. Za to są dwa tiery pamięci RAM, 6 albo 8 giga. Aparaciki z tyłu podskórne, 4... Przepraszam? Póki co podali tylko cenę szóstki, więc wiesz, może, że ta ósemka będzie akurat... Ale ma ósemka być również w każdym razie. No to może u nas będzie, ha. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne z tyłu, 4, 48, 8, 2, 2, z przodu 16, jeżeli tak, 16, dobrze pamiętam. I to w zasadzie chyba tyle. Smartfonik wygląda całkiem niebrzydko, bo to jest robota Realme, oni potrafią rzeczywiście ładne urządzenie robić. Jest na kopyto Realme zrobiony, bo wersja tak, niebieska tak. Ma takie przecięcie na wysokości aparatu, jakby odcięcie taką linię pionową, z kolei srebrna ma wielki napis Realme. Ale nie powiem... Tak, i mają być właśnie te dwie wersje, srebrna i niebieska. Jack jest właśnie, teraz mi się rzuciło w oczy jeszcze w to tle, co dzisiaj nie jest takie zupełnie zwyczajne. Mhm. Jest oczywiście obsługa dual SIM-a, ładny smartfon. Niezależnie od microSD, to też jest dosyć ważne i rzadko spotykane. Nie ma notcha, w związku z tym kropeczka z przodu na ekranie, no i bateryjka 5000 mAh z szybkim ładowaniem, także powinno być całkiem ok. To szybkie ładowanie 30-watowe będzie ładowało się rzeczywiście szybko. Tak jest. Oni jeszcze tu podczas konferencji zrobili trochę zamieszanie z kolorami, bo pokazali, że będzie tylko jeden kolor nazywany Baltic Blue, po czym na stronę już później brytyjską wjechał niebieski, ale o zupełnie innej nazwie i w dodatku wjechał jeszcze srebrny, więc w sumie nie jak z tymi kolorami będzie. Na stronie są rzeczywiście dwa, V5 miała jeszcze trzeci taki jakiś pistacjowy zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj tego zabrakło. No mocno się chwalili tym, że obsługuje praktycznie wszystkie pasma 5G i jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że ekran ma szybkie odświeżanie 120 Hz. No tak. No i cena, proszę pana. A, widzisz, to jest kolejna nowość względem V5, o V5 miała tylko 90. No. Cena, moi drodzy. Normalnie będzie 280 funtów, ale na razie jest promocja za 230 funtów, czyli przeliczając to mamy 1397-89 zł, albo 1145-46, więc ja stawiam, że polska cena będzie 1399. No zobaczymy, ciekawe, czy trafiła. Nie? Obejrzyjcie, bo wydaje mi się, że w tej cenie to jest znaczny kąsek. Aparaty mogłyby być troszeczkę lepsze. Macie szerokokątny raptem i to w zasadzie tyle. No, wiadomo, dwójki to się dorzuca, żeby liczby wyrobić.
No ale to z aparatami lepszymi to już jest niestety w najczęściej wyższa cena, tutaj rzadko w takim zakresie cenowym, albo chyba wcale nawet nie można znaleźć tyle obiektywu. Dobra, przejdźmy dalej. W Niemczech z kolei pojawiła się wersja Axona, ZTE Axona 20, wersja 4G. No. I jednocześnie ZTE zapowiedziało specjalną wersję tego 5G, która ma się nazywać Extreme Edition, zdaje się, tak? Tak, tak. No, na razie nie podali danych. Wiadomo, jest zdjęcie, taki plakat zapowiadający. Wygląda na to, że ten telefon dostanie plecki z jakiejś chyba ekoskóry, bo logo duże Axona, tak jak na Realme, jest wytłoczone chyba. Czyli znowu kolejna firma będzie robiła telefony z wielkim, paskudnym logo. Znaczy ja mam nadzieję nadal, że ta Extreme Edition będzie po prostu edycją lepszą technologicznie, tak. Dlatego że Axon 20 to jest średnia półka nadal mimo wszystko. Możliwe, że Extreme Edition będzie pretendował do tej wyższej półki. Natomiast możemy powiedzieć o tym 4G, tak? Bo tutaj dane mamy na pewno. I ten 4G niestety nie mam dla Was dobrych informacji, dlatego że jest oparty na Spectrumie. To jest, no jakby na to nie patrzeć, najgorszy jakby rodzaj procesorów, które funkcjonują w tej chwili na rynku. Znaczy najmniej wydajne po prostu, tak? Tak, i najtańsze zarazem, nie? Tak. Jedno jakby wynika z drugiego. Na plus ma wyświetlacz OLEDowy, prawie 7-calowy, także jest to wielka patelnia. Rozdzielczość oczywiście w Full HD z plusem i wyświetlacz pracujący na częstotliwości, z częstotliwością odświeżenia 90 Hz. Pamięć 128, flesza 6 GB RAM-u, aparaciki z tyłu 64 plus 8 plus 2 plus 2, z przodu 32 megapiksele. No i cóż, no. No i tyle, no. Właśnie, zastanawiam się, co o tym smartfonie można dobrego powiedzieć, ale mogę chyba powiedzieć tylko tyle, że... Że jest. O baterii nie powiedziałem. Bateria 4200 z hakiem. A, no to też szał nie robi, no. Powiedzmy to. Nie jest to smartfon przy tych parametrach mogący konkurować, obawiam się, z innymi smartfonami, które na rynkach europejskich w ogóle funkcjonują. W związku z tym, co prawda, obejrzeć można, ale ja nie polecam w każdym razie. Nie. Zresztą, czy ktoś w ogóle z własnej woli kupiłby w tej chwili w Europie ZTE telefon? To znaczy ja mam bardzo ostrożny stosunek do wszelkich smartfonów ZTE, co prawda... Szanuję oczywiście to, w jaki sposób ZTE zdobyło rynek, zarówno w przypadku smartfonów, jak i innych urządzeń GSM-owych, czyli modemów na przykład, dużych urządzeń, routerów i tak dalej. Natomiast to, w jaki sposób weszli do Stanów Zjednoczonych przez operatorów cichcem, nie pakując tam swoich najlepszych urządzeń, tylko pakując urządzenia tanie po prostu, ale zdobyli rynek operatorski w Stanach Zjednoczonych swego czasu, znacznie bardziej niż Huawei, bo Huawei to nie wyszło, oni tam próbowali wejść z najlepszymi rzeczami i amerykańscy, tak to nie da rady. A ZTE weszło, ZTE... Jednak ZTE zrobiło to lepiej, no w tym wypadku. Natomiast jeżeli chodzi o same urządzenia, słuchajcie, mimo tego, że miałem z nimi do czynienia w taki czy inny sposób, to wiesz co? Chyba żadne nie wzbudziło nigdy mojego zachwytu. Jacek, ja pamiętam jedno. Pewną konferencję, na której razem byliśmy, to było zdaje się w ramach targu FIFA, gdzie po konferencji były telefony testowe przypięte do stolików, sztuk 3 na kilkadziesiąt osób, brawo. I pamiętam, jak nagrywaliśmy materiał i w czasie nagrywania ten telefon nam się rozwalił w rękach. To znaczy on miał karbonowe plecki, to rzeczywiście były targi IFA, karbonowe plecki, już nie pamiętam, co to był za model i one się rzeczywiście odkleiły po prostu. Dla sprawiedliwości, wiecie, telefon był przyklejony tak jak w sklepie do takiego stojaczka. No ale chcieliśmy poruszać nim, bo nagrywaliśmy film, no i w tym czasie przy którymś tam ruchu odkleił się ten klips mocujący razem z pleckami telefonu. Więc takie miałem, powiedzmy, takie uczucie. Znaczy ja mówię, jestem daleki od potępiania w czambuł wszystkich smartfonów ZTE czy samego producenta. Jeżeli oglądają nas miłośnicy marki, nie robię tego. Natomiast mówię, nie jestem w stanie z czystym sumieniem po prostu powiedzieć tak, możecie kupić silne urządzenia ZTE. Ale na przykład ZTE wypączkowała Nubia, która robi bardzo fajne rzeczy. Tak, testowałem tak. Też, nie pamiętam jak on się nazywa, chyba Axon Pro, jednego z pierwszych Axonów, takiego w metalowej obudowie. Też był
ekstra ten telefonik. Natomiast przeważnie to ZTE niestety mi się kojarzy, kurczę, z tanimi plastikowymi urządzeniami, nic na to nie poradzę, bardzo mi przykro. Tak, no, jeżeli chodzi o Nubię, jestem za, dlatego że to jest taka marka, która rzeczywiście należy do ZTE, a jest marką... Zupełnie inny level jakby jakościowy według mnie. To też. I innowacyjną przy okazji, no, dlatego że oni próbują rzeczy nowych, nie boją się tego, najwyraźniej mają na to pieniądze. No dokładnie. W przypadku tego Extreme Edition Axona 20 mamy co prawda informacje, to są wszystko informacje z przecieków. W związku z tym ja was chyba odeślę do artykułu Adasia, dlatego że no mówię, to nie są informacje pewne, one nie wyglądają jakoś niesamowicie, nie wygląda jakby to była wersja różniąca się od wersji głównej po prostu. Ja podejrzewam, że co najwyżej dostanie więcej pamięci. To jest, powiedzmy, że w jakiś tam sposób dla mnie możliwe i tyle. Natomiast reszta po prostu to będzie typowy telefon, tak jak standardowy model, tylko z dołożonymi innymi pleckami i tyle. Nie spodziewam się tutaj niczego ekstra, prawda? Ojej, chciałem dziwnie połączyć i pomyślałem sobie, że nie, jednak nie wypada w ten sposób łączyć. Powiem inaczej, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o jednym ze smartfonów nowych MPTech, a MPTech wypuścił właśnie kolejnego nowego smartfona. Wypuścił Hamera Explorera Pro, smartfona, do którego można dołączyć dodatkową baterię, której co prawda nie ma w zestawie, chyba w promocji sprzedają. Na razie jest w promocji. Jak już niedługo powinienem mieć, to pewnie wam to pokażę. W każdym razie bateria jest, słuchajcie, przypinana albo na magnesiki czas po prostu, żeby ją przyłożyć na chwilę, albo ją sobie można przyśrubować, przykręcić, tak jak przystało na telefon o wysokiej wytrzymałości. To całkiem fajna koncepcja, podobne jeszcze będzie na przykład taki przykręcany uchwyt na rower, więc ja myślę, że idąc za ciosem, MPTech powinien jeszcze zrobić do tego uchwyt samochodowy, bo aż się prosi, skoro już jest taka modułowość, nazwijmy to. Pomysł w sumie fajny, no pytanie jak to grają, tak, no bo znając MPTH to mam takie powiedzmy trochę, kurczę, trochę sceptycznie do tego wszystkiego podchodzę, ale sam telefon jest jak najbardziej spoko. Typowy twardziel, czyli wiecie, no twardziele nie są jakieś tam wyszukane pod względem wydajnościowym i tak dalej, bo on ma Helio P60. To znaczy to i tak nie jest zły procesor jak na tę konstrukcję. Nie, ale to nie jest flagowiec, tak, mimo że cenę, no... Może inaczej, w kamerach on jest flagowcem, tak? 6 plus 128 pamięci, ma NFC, co ważne, ma oczywiście pełną wodoodporność, pyłoodporność, zgniotoodporność, wszystkie mega odporności ma i ma niezły, słuchajcie, jak na kamerę aparat. Co prawda jeszcze, kurczę, no, telefon do mnie dopiero jedzie, więc jeszcze zdjęć nie porobiłem, ale no jest 48 mega z tyłu. Z obiektywem 1.8 i dali jeden aparat, nie kombinowali z żadnymi. To znaczy jest co prawda 48, ale to jest ten aparat Samsunga, który pamiętacie, to jest GM1 w takiej wersji, która robi zdjęcia domyślnie 12-megapikselowe. To znaczy matryca jest ok, tylko że ja nie wiem jak MPTech tam zarządził z oprogramowaniem, natomiast no tu jest. Prawdopodobnie zdjęcia 48 megapikseli to nie będzie coś, czym się będzie można chwalić. Nie, 12 megapikseli powinno być ok. Nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja od Hamera nie oczekuję cudów fotograficznych, ale faktycznie może jest nadzieja, że w końcu Hamer zacznie robić jakieś zdjęcia, bo generalnie fotografia w przypadku telefonów Hamer i ma iPhone jednocześnie, no to jest trochę taka pięta achillesowa. Porównując oczywiście do konkurencji, tak? Te telefony ustępują konkurencyjnym modelom możliwościami fotograficznymi. To jest nadal niezła matryca robiąca zdjęcia 12, niezłe zdjęcia 12 megapikseli. Co prawda zależy tutaj bardzo dużo od optyki, która tam jest wrzucona i od oprogramowania, ale jest szansa, że będzie jednak zdjęcia, jakie takie robił. Może ktoś nie powiedział, on ma wyświetlacz blisko 6-calowy, bo tam 5,7 chyba jest. Dali Full HD, w związku z tym jest bardzo fajnie, jest Corning Gorilla Glass, chyba w wersji trzeciej, jeżeli dobrze pamiętam, albo nie podali. Nie podali, jak zwykle. O pamięciach mówiłeś, że 128 i 6? 128. I aparaty są pojedyncze, tak? Bo z tyłu jest 48, z przodu jest 8, zdaje się. Żadnych, nie dawali żadnych dwójek i chwała im za to, chałwa również. Co jeszcze? Ma wskaźnik laserowy. Czyli taki pointer no, może się przydać czasami na robocie i czujnik jakości powietrza. No zobaczymy, co to da.
To znaczy ja podejrzewam, że te czujniki jakości powietrza pojawiły się po prostu na chińskim rynku do zastosowań mobilnych, dlatego że CAT umieścił już w drugiej generacji smartfonów, MPTech się zdecydował w tej chwili. To jest tylko orientacyjne. Ja miałem sygnały od naszych użytkowników, którzy mówili, że tak, wykrywa dym w powietrzu, że jest w stanie wykryć na przykład chuch po wypiciu sporej ilości substancji skokowych. Tylko dla letnich ludzi, znaczy dojrzałych. Także nawet takie rzeczy. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest nadal czytnik, który jest tak naprawdę czytnikiem do zabawy, jest czytnikiem orientacyjnym, natomiast nie jest to czytnik profesjonalny na podstawie wskazań, którego możemy coś określić na pewno, tak? Myślę, że każdy, kto kupuje takie urządzenie, to sobie z tego zdaje sprawę. Jeszcze zapomniałem... Nie wiem, dlatego mówię, bo to są, jest, wiesz, to są względy bezpieczeństwa, to już nie jest kwestia tego, że nie walnij się telefonem w oko, bo sobie wybijesz oko, no tylko to już jest kwestia tego, że ktoś, kto pracuje rzeczywiście w warunkach szkodliwych, nie powinien ze wskazań telefonu jakby korzystać tak, żeby wiedzieć na 100%, o teraz jestem jeszcze bezpieczny. Nie powinien się wyłącznie nimi sugerować. O. No właśnie. Jeszcze ma telefon. Na tym to polega i to jest takie ostrzeżenie, także wiesz, nasi użytkownicy co prawda są zaawansowani technicznie, posiadają wiedzę techniczną, natomiast o tego typu rzeczach nigdy za mało mówić, dlatego że no, są to względy bezpieczeństwa po prostu w przypadku każdego urządzenia. Podobnie w przypadku katów, tak, o których wspomniałem, że dwie generacje. No ale wiesz, jeżeli ktoś bardzo chce dostać nagrodę Darwina, to i tak ją dostanie, więc... Nie, no oczywiście, tylko że mówię, Adaś, nas nie oglądają ludzie, którzy jakby pretendują do nagrody Darwina, w związku z tym... Dlatego uważam, że nie musisz o tym mówić, bo nasi widzowie doskonale to wiedzą. A ja myślę, że jednak powinienem, dlatego że nasi widzowie mogą wiedzieć o technologiach, które są w jakiś sposób, funkcjonują w smartfonach już do tej pory, natomiast niekoniecznie muszą wiedzieć o rzeczach nowych, a to nadal jest pewna nowość w smartfonach, bo to jest chyba czwarty model w sumie w historii w mobilnej produkcji, który taki czujnik ma, bo były dwa katy. Był po drodze jeszcze jeden Chińczyk, nie pamiętam, powiem szczerze, który albo Ulefon, albo w Blackview, którzy też to montowali. To jest czwarty smartfon. W związku z tym jest to nadal według mnie nowość i według mnie nadal warto o tym powiedzieć. Okej, to jeszcze dodajmy, że bo próbuję to cały czas powiedzieć, że z rzeczy takich ważnych ten telefon obsługuje kartę eSIM, więc można zrobić dokładnie to samo, co w tym modelu, o którym mówiliśmy tydzień temu, czyli mieć na przykład kartę eSIM na co dzień, powiedzmy w jakimś tam iPhone'iku fancy, a jak idziemy na robotę, czy idziemy sobie pobiegać, pojeździć rowerem i tak dalej, bierzemy sobie hamera bez przekładania SIM-ów fizycznych i tak dalej, tylko sobie przełączamy cyk i mamy. Także to jest też dosyć fajne i bateria, no bo baterii jeszcze warto powiedzieć, bo no mamy 5000 mAh w telefonie wewnętrzną, tak, budowaną. Nieźle, ale powiedzmy, że w tej chwili to już na nikim wrażenie nie robi, bo w zasadzie piątkę każdy daje, ale możemy drugie 5000 sobie podłączyć na pleckach tą dodatkową baterię albo na chwilę. Tak, tak, tylko wiesz co, tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo żeby nie wyszło, że później bajdurzymy. Ta bateria, ja nie wiem jak w promocji jest, natomiast później ona będzie do dokupienia osobno. Nie będzie w zestawie. Ilość baterii w promocji jest ograniczona, tyle powiedzieli, więc jak bardzo chcecie, to kupcie, bo może się okazać, że jest ich na przykład tylko 10. W każdym razie sam telefon kosztuje 2000, a bateria 170 zł. I generalnie tego się trzymajmy, bo pewnie tych zestawów promocyjnych jest mało i pewnie już zostały wykupione. Nie wiem, jak to tam wygląda, ale no. Jako że urządzeń w tym tygodniu mamy niewiele, ja wspomnę może o trzech Chińczykach, spróbuję w telegraficznym skrócie, może dobrze, Adaś? Wspomnij, bo ja jeszcze Vivo jednego jakiegoś wygrzebałem, ale to... To znaczy jest jeden Vivo, możemy powiedzieć o tym. Powiedzmy, bo to jest taka faktycznie premiera, w końcu Vivo, duża marka. No. W Wietnamie to widzę się. No tak, ale premiera nie u nas i strona natychmiast zniknęła z Wietnamu, także to w zasadzie jest takie... Znaczy się jest palcem na wodzie. W sklepie był, tak, jeszcze potem, ale no... Dobra, na szybko. Blackview BL 6000 Pro, smartfonik z Dimensity 800, oczywiście smartfonik wzmocniony.
z IPS-owym wyświetlaczem 6,4 cala, Full HD+, Corning Gorilla trójka. Wyświetlacz pracujący na częstotliwości, znaczy z częstotliwością odświeżania o 60 Hz, w związku z tym normalnie, ale telefon ma na przykład szybkie ładowanie i ładowanie bezprzewodowe, więc warto o tym wspomnieć. Blackview to jest taka marka średniopółkowa, jakby zajmująca się telefonami wzmocnionymi, która ma ambicje, żeby te telefony robić jakby ze wszystkimi możliwymi opcjami, nawet w tym zakresie cenowym. W związku z tym dopakowali tutaj rzeczywiście 5G, jest NFC. Zestaw aparatów jest, no cóż, dziwny. Tam jest 48 z tyłu plus 13 plus VGA, z przodu jest 16 megapikseli. I to jeżeli chodzi o Blackview. Poza tym są jeszcze dwa ulefony, Armor 10 i w Note 7T. Ten Armor 10 też jest wzmocniony, jest stylizowany troszeczkę na Nubia albo na Asusa, te smartfony growe, ale nie dajcie się za mocno zwieść. W każdym razie tutaj też mamy w tym w Armorze 10 Dimensity 800. Mamy w ekranik 6,7 cala, również Full HD, w związku z tym jest OK. Odświeżanie w normie, jeżeli chodzi o pamięć, 128 plus 8 RAM-u. Obsługa kart pamięci oczywiście, z tyłu aparaty 64, 8, 5 i 2, z przodu 16. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tego drugiego ulefona, jeżeli wam bardzo zależy, nie polecam, ale możecie ewentualnie zajrzeć. O ile powiedzmy, że Blackview, tak jak powiedzmy, pamiętam z wystaw, no bo Blackview do telefonów jakby do testów raczej nie przysyła nam, no to telefony wyglądały jakoś i trzymały się kupy i jakoś działały, także te, no tyle ulefony to już tak trochę mniej. Tak, myśmy oglądali rzeczywiście na targach różnych te telefony i to, no cóż, nie wygląda to źle i ja wiem, że marka ma w Polsce stosunkowo wielu wielbicieli, takich, którzy rzeczywiście po kupieniu jednego modelu nie piszą, że o, więcej tego nie kupię, ale próbują następnego, nawet jeżeli nie są do końca czasem zadowoleni. Czasem się na to, czasem nie, bo faktycznie to jest, no... Powiem ci tak, ja się nie dziwię tym ludziom, bo rzeczywiście są stosunkowo sensowne telefony za małe pieniądze. No jak mają szczęście, to telefon się nie popsuje od razu, jakiś czas pochodzi. No, znaczy w przypadku Blackview sprawa jest o tyle troszeczkę jakby łatwiejsza z różnymi rzeczami, że jest czeski dystrybutor. W związku z tym w Czechach ta marka ma jakby swoją siedzibę taką środkowoeuropejską. I jest troszeczkę łatwiej, wydaje mi się, na przykład z reklamacjami wszelkiego rodzaju, bo łatwiej wysłać do Czech na przykład, no tak. Nie sądzę, żeby mieli w Polsce serwisy, niż wysyłać do Chin, prawda? Tak, tylko wiesz, nie wiem, jak oni postępują w momencie, kiedy zamówisz telefon bezpośrednio z Chin, a zakładam, że większość ludzi tak robi. To bo... znaczy, ja podejrzewam, że mają no, ogarniętą... Trzeba zapytać, tak? Myślę, że trzeba zapytać, powinni mieć ogarniętą logistykę. Nikt nie będzie wysyłał czegoś z Chin, co kosztuje bardzo dużo, jeżeli może wysłać z Czech do Polski, tak? Inaczej. Natomiast wiecie, tak, warto spytać. Się zareklamuję, popełniłem w tym tygodniu taki artykuł poradnikowy trochę o tym, jak na co uważać kupując telefon i po prostu wracając jakby do tej reklamacji, zapytajcie zanim kupicie. Oczywiście. Jak wygląda proces reklamacyjny, bo właśnie... Słuchajcie, ale Adaś, to nawet w przypadku telefonów, które nie są z Chin, trzeba o to pytać, bo później ludzie się rozczarowują strasznie. Jacek, oczywiście, kurczę, masz rację, tylko wiesz, jeżeli mamy telefon znanej marki, to wiemy, gdzie iść do serwisu. Ja ci nawet mogę powiedzieć, gdzie w Łodzi niektóre telefony można naprawić znanych marek, bo już naprawiałem. No, a na przykład taki Blackview, zabij mnie, jakbyś mnie teraz zapytał, gdzie naprawić Blackview, pojęcia nie ma. Gdzie naprawić, nie wiem, tam kurczę, ulefona, matko bosko kochano, nie wiem. Natomiast jakbyś mnie zapytał, gdzie naprawić telefon bardziej znanej marki, to ci powiem, gdzie, tak? No, no tak, a LG na przykład, wiesz, gdzie naprawić w Łodzi? W Łodzi? Wiesz no. Co, chyba w tym dużym serwisie, który serwisuje również dwie inne koreańskie marki. O ile mnie pamięć nie zawodzi. Zdaje mi się, że wiem, gdzie telewizor naprawić, przy każdym jakimś takim większym, droższym zakupie dowiadywać się, z czego się korzysta, czy można właśnie z rękojmi, czy z gwarancją, no czy polega gwarancja, na czym polega rękojmia w danym sklepie. Warto jak najbardziej. W przypadku Adaś ma rację, że w przypadku jakichkolwiek towarów kupowanych z Chin rzeczywiście warto dopytać sprzedawcy, co prawda nie znaczy, że sprzedawca powie prawdę.
Bo nie tak, musi w zasadzie. Dokładnie. A może być tak, że jeden sklep każe wam odsyłać do Chin, a drugi powie, nie, słuchajcie, mamy serwis w Czechach. I to też będzie normalne. Tak. Także musicie być gotowi na wszystko i też warto wypróbować kilku sprzedawców. Wróćmy jednak może do sedna, bo skończyliśmy już o premierach, tak? Znaczy nie, no chciałeś o Vivo jeszcze powiedzieć Y12S. Oj, no słuchajcie, no co tu można opowiadać o tym Vivo? Nic specjalnego, no. Tak jak Jacek powiedział, telefon się pokazał na chwilę, po czym zniknął. To jest budżetowiec bardzo poprawnie wyglądający. Nawet wyglądający na taki, powiedzmy, na średniaka, chociaż ma w środku Helio P35, 3 albo 4 giga RAM-u. Także nic specjalnego, ekran 6,5 cala, ale HD+, tylko. Więc jakiejś tam strasznej rewelacji nie ma. Ciekawostką jest to, że na przykład pamięć wewnętrzna w tym tańszym zestawie jest 132 giga, ale w tym droższym jest już 128, czyli nawet. Bateria 5000, aparaty z tyłu 13,2, wiadomo dwójka do czego, 8 mega z przodu i wychodzi to po przeliczeniu z dongów wietnamskich 700 zł za ten droższy albo 540 za ten tańszy wariant. No i tak jak mówię, telefon fajnie wygląda, a czy jest fajny, no tanie telefony chyba nie bywają fajne, ale ten powiedzmy, że mógłby być. No z tym, że nie wiadomo gdzie, co i jak będzie, bo tak jak Jacek słusznie zauważył, strona zniknęła, a w ogóle polski oddział Vivo zrobił nam niezłego psikusa. Jaką Vivo stronę byśmy nie chcieli odwiedzić światową, przekierowuje nas na polską, na której są trzy modele. Na krzyżce mi strasznie irytuje. Tak, co prawda można ich oszukać, ale to nie jest fajne. Nie, zagranie po prostu, moim jest, zdaniem. Wiesz co, ale to nie tylko Vivo, to nie, sporo całkiem marek chińskich w ten sposób robi. Ale przyzwyczaiłem się. To jest ukłon w stronę konsumenta, tak? Bo konsument nie musi myśleć. Wchodzi, ma polską stronę, bo go interesuje polski rynek. Ale nie, dla wiesz co, nie, konsument najczęściej nie zna... Konsument najczęściej nie zna adresu producenta, w związku z tym wpisuje nazwę producenta w wyszukiwarce, a wyszukiwarka tak czy inaczej podaje mu na dzień dobry stronę polską, albo jeżeli nie ma polskiej, w jakąś europejską, albo globalną. W związku z tym to nie jest ta kwestia. To jest ewidentnie posunięcie w stronę tego, żebyście nie wiedzieli, jakie wersje modeli są na świecie i w jakich cenach. No. Macie być tu i koniec. I buzia w wiaderko, jak to mówiła moja nauczycielka angielskiego. Trochę Jacek też ma rację, żebyście nie wiedzieli, że gdzieś tam w Chinach można kupić coś fajniejszego i taniej. To nie jest dla waszej wygody. Ale wy i tak wiecie, tak? Bo po to macie nas, żebyśmy wam powiedzieli. Natomiast posunięcie moim zdaniem bardzo brzydkie, ja je pozostawię bez komentarza. Po prostu. Bo później nam zdejmą film za słowa. Pogadajmy trochę o Samsungach, bo to nośny temat jest i wszyscy lubią, jak gadamy o Samsungach. Kto lubi? Znaczy no nie wiem, nasi użytkownicy lubią na pewno, jak gadamy o Samsungach. No to pogadaj. Nie mamy tam jednego takiego kochanego użytkownika, który lubi, jak gadamy o Samsungach. Pozdrawiamy serdecznie. Ciekawe, czy nas ogląda. Pozdrawiamy. No cóż, to może jedźmy po kolei, co? Bo tak plotek o tych Samsungach to jest o tym i ciuciu. Zaczynamy od początku może. No, nie, od czego? Chcesz opowiadać, to opowiadaj, tylko... Nie, no jak masz pomysł, od czego zacząć? Zacznij. Nie mam pomysłu, od czego zacząć, bo ja bym zaczął po prostu od najnowszych, czyli od Folda 3, który będzie miał aparat pod ekranem. Plota jak plota pewnie będzie miał, ale pożyjemy, zobaczymy. Dlatego ja bym wolał zacząć od tych rzeczy pewniejszych troszeczkę, takich, gdzie jest papier na przykład pod coś. Czyli na przykład Galaxy A12, bo tam Geekbench zrobił benchmark. No dobra, zrobili, fakt, zrobili. No i raz, że pojawiły się niby rendery smartfona, dwa, że pojawił się rzeczywiście w benchmark, który sugeruje, że tam będzie Helio P35, że tam będzie 3 giga RAM-u i będzie Android 10. I to są rzeczy w zasadzie pewne na temat tego smartfona. No tak, ale bateryjki, słuchaj, w benchmarku chyba nie ma, czy jest? Nie, to jest plota tam skądinąd. Gdzieś po prostu mi się przewinęło przed oczami. No bo ploty tak naprawdę chodzą dotyczące baterii, dotyczące pamięci, no ale można powiedzieć tyle, że wiadomo, mniej więcej wiadomo, bo chyba żaden procesor się rzeczywiście inny nie łapie poza P35. Tam chyba w benchmarku jest nawet oznaczenie jego w związku z tym. I te 3 giga RAM-u też jest pewne. Nie wiemy, czy nie będzie innych tierów pamięci. Jest możliwe, że będą.
Jest spodziewany flash taki jak na te kategorie, na serię A w okolicy 32-64 giga. No i to w zasadzie tyle. Ile wiemy rzeczy pewnych o Galaxy A12. Tak. A poza tym rzecz niesamowita zupełnie, i tutaj już przechodzimy rzeczywiście chyba w domenę plotek przede wszystkim, pojawiły się specyfikacje serii S21. My też w sumie byśmy mogli takie napisać, bo to jest po prostu jak zbiór dotychczasowych pogłosek, plotek i tak dalej. No, taka jest właśnie. I tak to potraktujmy, słuchajcie, no, jest piękna tabelka graficznie oprawiona i tak dalej. Kurde, ludzie, no ploty, tak samo jak termin premiery, bo są na dwoje babka wróżyła. Było już gadane, że będą te Galaxy S wcześniej. Już nawet było, że w grudniu. Potem padło na styczeń, a teraz wraca, że znowu, a nie, chyba jednak będą po staremu w lutym. Pewnie Samsung sam jeszcze nie wie, bo pewnie też czekają z ogłoszeniem terminu premiery na rozwój lub zwijanie się epidemii, tak, pandemii. Wiesz, no nie wiadomo, czy MWC na przykład będzie, dokładnie, czy nie będzie. Mi się wydaje, że z tego powodu Samsung też jeszcze nie określił tej daty premiery. Oni pewnie rozważają różne terminy, co jest jak najbardziej logiczne, i pewnie czekają na rozwój, jak ten COVID się będzie rozwijał. Czy się zacznie zwijać, czy będzie na przykład może w styczniu szczepionka i w lutym normalnie będzie można zrobić premierę. Czy też nie, no, a same MWC podobno mają być latem dopiero, w czerwcu. Ja jestem za, o ile by się udało tam pojechać, to ja bardzo chętnie w czerwcu pojadę do Barcelony. A w tych specyfikacjach przeciekowych, słuchajcie, to mówię, tak jak Adaś powiedział, my też moglibyśmy takie specyfikacje napisać. Znaczy, no dokładnie. Dlatego, że wiadomo, że będą się różniły wielkością wyświetlacza. Wiadomo, że raczej nie będą się różniły procesorem i będzie tam najwyższe procesory, zarówno Qualcomma, jak i Samsunga, które można wsadzić. No, ciekawostka. Są spore szanse, że w tym roku to Exynos będzie górą, ale no oczywiście wszystko zależy od tego, czy się będzie grzał, czy nie, bo jeżeli chodzi o samą budowę, to jest mocniejszy od Snapdragona, bo po prostu jest jakby podkręconym Snapdragonem 875, ten nowy Exynos, więc możliwe, że wypadnie dużo lepiej od tym razem i to wersja Exynosowa będzie tą rozchwytywaną. Zobaczymy, no to taka plota. Aparaty też będą na pewno różne w tych S21, bo to też jest oczywiste, bo to wszystko już było dotąd, więc mówię, palcem po wodzie pisane. Ja bym nawet, Jacek, wiesz co, nie czytał ludziom tej specyfikacji. Nie, ale ja wcale nie zamierzam. Ja podchodzę zarówno do specyfikacji, jak i do wyników benchmarków z bardzo dużą dozą ostrożnej sympatii. I to tyle. Natomiast nie traktuję ich jako informację pewną w żaden sposób. Tak. Z takich niepewnych rzeczy, podobno będzie tańszy Galaxy Z Flip, czyli będzie Z Flip FE. Parzyją mu widim, nie mam nic przeciwko. I będzie też twardziel z 5G od Samsunga, czyli prawdopodobnie X-Cover 5. No ale to też są melodie przyszłości i raczej przyszłego roku. Natomiast co w tym roku, też taka drobna informacyjka, Huawei oficjalnie potwierdził, że opchnął Honora chińskiemu konsorcjum. Tak, i transakcji nie podali, tam to znaczy... było. Tam na początku była podawana kwota w okolicy 15 miliardów ponad, 15-200 zdaje się. To było nieoficjalne, w tym oficjalnym komunikacie nie podali, więc słuchajcie, zresztą kurczę, czy to ważne, za ile sprzedali? Ważne, że sprzedali, no. Honor został sprzedany z całością, takiej firmie, która składa się z iluś tam mniejszych podmiotów. Mhm. Huawei oczywiście twierdzi, że nic wspólnego z Honorem od tej pory już nie ma. Tak. Natomiast sprzedana została cała infrastruktura według tej informacji, tak, w związku z tym i pracownicy, i wszystkie linie produkcyjne, wszystko po prostu. R&D wszystko pchnęli. A nie tylko marka sama, tak? Także... Czyli to nie jest tak, że teraz Honora będzie produkował ktoś inny innymi maszynami. Nie, on będzie produkowany... Taki sam Honor jak był, tylko w innych rękach, no i tyle. A skoro jesteśmy przy Huawei, to jeszcze też warto wspomnieć, że potwierdziła się informacja, że Snapdragon dostał pozwolenie na Android. Huawei mogą sprzedawać im swoje procesory, z tym, że poza procesorami 5G. Tak. Co nie jest fajną informacją. No, ale ja myślę, że wiesz, może się okazać, że to jest takie stopniowe łagodzenie sankcji, za chwilę 5G też będą kupować i będzie po staremu. Z takich jeszcze, no myślę, że w zasadzie ja bym z tego... Miałem zamiar zrobić już tygodnia, ale Jacek tutaj mi, że tak powiem, rozwalił koncepcję. Oppo pokazało rozwijany telefon.
Co prawda, oczywiście to jest koncept, to jest projekt, jeszcze nie jest gotowy do sprzedaży i pewnie jeszcze długo nie będzie. W każdym razie telefon, słuchajcie, się rozwija. Rozjeżdża się na szerokość, czy ekran się odwija jakby z rolki, robi się szeroki, potem za chwilę się robi wąski i może to się nawet dziać samo z siebie automatycznie, bo na przykład facet pokazywał, obrócił telefon do oglądania filmu i telefon dostosował swą szerokość, czyli szerokość ekranu, a zarazem obudowy do filmu. Pewnie jeszcze to jest na takim etapie, że ten ekran pewnie jeszcze jakoś specjalnie trwały i nie jest jeszcze pewnie tysiące problemów technologicznych przed postojem, żeby to wprowadzili. Ale no widzę, że jakiś wyścig się zaczął, bo niedawno przecież LG taki telefon zapowiedziało. Oppo już pokazało gotowy, działający, tak? No na pewno nie tak, są prototypy, ale działający, nie? Są prototypy, są filmy, jak człowiek ma to w ręce i to działa, tak? Wygląda to po prostu mega. Ja mówię, no do produkcji, do tego, żeby ten telefon się znalazł na półce, to jeszcze długa, długa droga. Ja myślę, że to nie jest jeszcze kwestia przyszłego roku. W przyszłym roku będzie wysyp takich telefonów jako, powiedzmy, no gotowe, działające prototypy, tak, że będziemy mogli sobie je na targach, w kablotkach pooglądać, o ile targi się odbędą, na co cały czas mamy nadzieję. Natomiast na pewno, moi drodzy, się nie spodziewajcie w sklepach tych telefonów jeszcze w przyszłym roku, moim zdaniem. Może się mylę, ale no, myślę, że po nauczce, jaką miał Samsung z pierwszym Foldem, to teraz każdy producent już na takie nowinki będzie uważać i nie pospieszą się z premierą, to na pewno. Ale wiedzcie, że coś takiego jest i po prostu ta przyszłość wygląda no naprawdę fascynująco. To znaczy ja jestem ostrożny, jeżeli chodzi o wzory. Ja podobnie jak w przypadku telefonów otwieranych, tak i tutaj jestem pełen wątpliwości, czy to rzeczywiście jest odpowiednia droga i czy to rzeczywiście się przyjmie, ale to rynek zdecyduje o tym, a nie ja. Nie wiem. Bardzo dobrze. Dla mnie telefony składane to jest przyszłość i ja po prostu wiem, że muszę mieć taki telefon i prędzej czy później sobie taki telefon kupię, bo po prostu to jest dla człowieka, który powiedzmy lubi sobie nawet poczytać czy coś, no dla mnie jest to wybawienie. No, ja na przykład nie jestem w stanie pisać dużo na zwykłym telefonie. Natomiast na telefonie rozkładanym, nie będę reklamował, ale pewnie się domyślicie, którym, po prostu pisałem dużo i chętnie byłem w stanie normalnie cały artykuł napisać na telefonie, bo po prostu klawiatura była na tyle duża, telefon na tyle dobrze pasował do moich rąk, podkreślam, do moich, że po prostu ja byłem w stanie na tym wszystko zrobić i ja po prostu wiem, że muszę mieć taki telefon. Cena po prostu. No więc ja z kolei nie cierpię na brak. Uznaję oczywiście wszystkie te plusy, które się wiążą z rozkładanym ekranem, czy też czy rozkładanym jak książka, czy wysuwanym. Natomiast nie mam jakiejś ogromnej potrzeby, to znaczy nie przy obecnej technologii. Jeżeli te smartfony stałyby się rzeczywiście cieńsze, mówię o składanych w tej chwili jak książka, być może bym nawet rozważał. Ale myślę sobie tak na co dzień, jeżeli chodzi o samą wygodę użytkowania, jako że zazwyczaj rzeczywiście używam smartfona głównie jako smartfona, troszkę mniej jako na przykład przenośnego laptopa, ale tak, to mogłoby być rzeczywiście całkiem wygodne. Wiesz, może wynika to z tego, że nie miałeś okazji poużywać takiego telefonu trochę dłużej, wiesz, bo to jest trochę tak, że ja na początku też tak mówiłem, jak ty, w sumie po co mi to, tak? Ale kiedy zacząłem robić na nim codzienne rzeczy, te, które robię zazwyczaj, to po prostu stwierdziłem, kurde, muszę to mieć i telefon Oppo, ten rozwijany, przekonuje mnie o tyle, że w jego przypadku ta transformacja jest zmienna. Telefon składany, czy to klapkę, czy książkę, otwieramy albo zamykamy. W przypadku Oppo on może być węższy, szerszy, coś pomiędzy. Ta wielkość tego ekranu może się zmieniać zależnie od naszych potrzeb, więc to jest jeszcze taka wartość jakby dodana, więc strasznie mnie to kręci. I bardzo jestem ciekaw tego urządzenia, jak faktycznie... Ja się tutaj po prostu zastanawiam w przypadku tego Oppo, bo tutaj poza jakby nową technologią związaną z samymi wyświetlaczami OLED, dochodzi jeszcze kolejny problem dotyczący materiałoznawstwa, to znaczy dochodzi problem taki, że ten wyświetlacz będzie non-stop czochrany. Przepraszam bardzo za wyrażenie. Nie, Jacek, masz całkowicie... Ale to tak będzie wyglądało, bo wyświetlacz, który przy tych składanych, wyświetlacz jest używany mechanicznie na złożeniu. Tutaj w przypadku wysuwanego, wyświetlacz na całej powierzchni wysuwanej będzie non-stop używany.
kwestia wytrzymałości samego wyświetlacza materiałowej, kwestia tego, jak to mechanicznie zostanie zrobione, jest kwestią niebanalną, w związku z tym ja tutaj mam największe obawy po prostu. Dlatego ja tak na początku od razu mówiłem, żebyście się nie spieszyli i nie biegli już do sklepów po te telefony, bo jeszcze trochę na nie poczekamy. Natomiast wydaje mi się, że jednak w przypadku ekranu rolowanego, ten promień krzywizny, nawet jeżeli on jest na jakąś dużą rolkę nawijany, to jest inny niż w przypadku ekranu, który się po prostu łamie w pewnym miejscu na pół i nawet bym był za... Oczywiście mówię, to kwestia materiałoznawstwa, tak jak Jacek powiedział, ja się na tym kompletnie nie znam, nie jestem inżynierem, ale wydaje mi się, tak na zdrowy chłopski rozum, że jeżeli coś łamiemy w jednym miejscu, to będzie to mniej trwałe niż coś, co po prostu zwijamy, rozwijamy, bo cała ta krzywizna się rozkłada na dużo większej powierzchni, czyli powiedzmy uderzenie w ten materiał jest mniej agresywne. Nie, Adaś, mnie nie o to mi chodzi. Mnie chodzi tyle, o miejsce, gdzie to będzie rolowane. Mnie chodzi o to, że nawet pasy transmisyjne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego muszą być co jakiś czas wymieniane. Rozumiem, co masz na myśli. Mówisz o powierzchni. To jest kwestia powierzchni styku tam, gdzie ona będzie rolowana przede wszystkim. Ta powierzchnia robocza w tym momencie, która podlega jakby deformacji, jest większa zdecydowanie, tak? Nie wiem, ja myślę, że muszą to jakoś obejść i oni pokazali, że można coś takiego zrobić, ale pewnie jeszcze trochę na to poczekamy, chociaż telewizor LG, który wyjeżdża z szafki rolowany, już można kupić, tak? Kosztuje jakieś tam chore pieniądze, ale można, więc wydaje mi się, że mówię, rok, dwa, 2022 to już będzie rok, kiedy będziemy pewnie takie telefony mieli na półkach. Będą pieruńsko drogie, ale już pewnie będą. Natomiast w tym roku. W 2021 no jeszcze chyba nie, moim zdaniem. Dochodzi tutaj jeszcze jeden problem, ten, na który ja zwracam uwagę przy wszystkich konstrukcjach mechanicznych, mianowicie wszelkiego rodzaju zabrudzenia, na które też trzeba będzie znaleźć sposób, dlatego że tego typu konstrukcja jest na te zabrudzenia bardzo mocno wrażliwa po prostu, tak, ale... szczególnie właśnie w tych miejscach mechanicznych, tam, gdzie jest rozsuwany ten wyświetlacz. Ale to kwestia, myślę, wiesz co, dłuższych testów i dopracowania konstrukcji, bo na przykład producent, który najpierw miał wpadkę z tym, w kolejnej generacji zawiasy zrobił na tyle, powiedzmy, porządnie, na tyle szczelne, że faktycznie tam po upadku telefonu w piach nic się nie stało, telefon upadł w piach, po wyjęciu, otrzepaniu, zawias się dosłownie sam oczyścił i nic nie zgrzypiało. Więc wydaje mi się, że jest to po prostu kwestią też wypróbowania, no i testów, prób, błędów, dosłownie. Skoro wymyślam problemy, to wymyślę jeszcze jeden problem. Do tej pory tego typu konstrukcje były konstrukcjami zamykanymi, no poza oczywiście tą jedną. Kolejny problem to jest brak odporności fizycznej wyświetlacza na zarysowania i uderzenia. I tutaj ten smartfon, jeżeli kiedykolwiek się pojawi na rynku, będzie musiał być sprzedawany w case'ach typu książeczka, bo inaczej ten ekran bardzo szybko po prostu stanie się nie do użytku. No, nie wiem, wiesz co, ja przez moje ręce się tych składaków trochę przewinęło, przestałem się bać odporność tych ekranów. Moim zdaniem to jest tak, że jeżeli się uprzesz, to ten ekran uszkodzi. Tak. Łatwiej niż szklany. Tak. Wiesz co, ale ludzie się nie upierają, a uszkadzają wyświetlacze, które są pokryte Corning Gorilla. W związku z tym... Masz rację, więc ja mówię. Wiadomo, że te ekrany elastyczne będą mniej odporne od klasycznych. To jest oczywiste. Natomiast mówię, po tym, że używawszy tych telefonów, już wiem, że tak samo jak w przypadku klasycznego ekranu, trzeba się postarać, a tu pamiętajmy, że przeważnie ten ekran jest wewnątrz obudowy, bo na zewnątrz to przypominam sobie w zasadzie no, dwóch producentów, którzy poszli w tą stronę, bo to był Huawei i Royal, gdzie ekran jest na zewnątrz, ale przeważnie, czy to jest klapka, czy to jest książeczka, ekran jest wewnątrz, więc nawet jak nam upadnie, to prędzej rozwalimy ten ekran zewnętrzny niż wewnętrzny. A wewnętrzny uszkodzimy, wydaje mi się, wtedy, kiedy chcemy, bo jeżeli faktycznie zaczniemy go dzikać palcem w jednym miejscu, a mamy pazura takiego ostrego, nie. Bo próbowałem. Nie, paznokcie mnie uszkodzisz. No. Chyba, żebyś, nie wiem, się całym ciężarem na tym uwiesił, to tak. Nie, Adaś, do tego nie jest potrzebny paznokieć, do tego wystarczy piasek w kieszeni. Już masz ekran porysowany. Nie masz uszkodzonego go bardzo mocno fizycznie, natomiast jesteś uszkodzony.
To każdy ekran masz przesuwany, jak masz piecek panem w kieszeni. Wiesz co, nie. Corning Gorilla Trójka wytrzymuje piasek bez żadnego problemu, wiem, bo tak miałem. Wszystkie wyjazdy nad morze ze smartfonem, który miał trójkę, po prostu nie były problematyczne. Zgoda. Ja mówię jako, może nie praktyk, ale ktoś, kto używał tego powiedzmy więcej niż, dłużej niż tydzień, dłużej niż dwa tygodnie, wiem, że wbrew pozorom nie jest to łatwo uszkodzić i mówcie sobie, co chcecie, no nie przekonasz mnie, bo ja po prostu to wypróbowałem, a wiesz przecież, że nie jestem... Ale masz ekran, Adaś, ale masz ekran wewnętrzny czy zewnętrzny? Wewnętrzny, ja mówię cały czas o wewnętrznym. A ja mówię o tym nowym Oppo, a nie o twoim Samsungu. Ale ja nie zaprzeczyłem, ci, że faktycznie to jest problem, dlatego tak. Mówię. Tak, tylko że w tej chwili, słuchaj, mówimy o Oppo, a ty mówiąc o Samsungu mówisz, że jesteś praktykiem i że uważasz, że nie będzie uszkadzany. Ja rozpocząłem temat uszkodzeń wyświetlacza na temat wyświetlaczy czy zewnętrznych. Dobrze, w porządku. Nie chciałbym wbić tego naszym użytkownikom w głowę, że jak macie wyświetlacz elastyczny OLED, to on się wam nie uszkodzi. Adaś wypraktykował i się nie uszkadza. Adasia wewnętrzny może się nie uszkadza, zewnętrzny jest narażony znacznie bardziej. Zgoda, ale nadal to nie jest to, że ten ekran się rozwala od samego patrzenia, Jacek, tak? No, a tego też ja nie powiedziałem. Powiedziałem po prostu, że jest narażony. Będzie delikatniejszy niż uszkodzenia. Będzie delikatniejszy niż klasyczny smartfon. Z drugiej strony przy upadku się nie podłuczy. To też śmiesznie podłuczy. Przynajmniej nie od razu. Nie, w miejscu, gdzie jeżeli uderzy ekranem na przykład w kant krzesła, stołu, to zostanie wam rysa po prostu. Zostanie wam ekran. Ekrany elastyczne można uszkodzić uderzeniem punktowym, na przykład czubkiem, nie wiem, nożyczek, gwoździa, drutu jakiegoś sztywnego, takimi rzeczami. Zdecydowanie tak, jeżeli przytrzaśniecie duży, no większy kamyk niż ziarenko piasku zamykając taki telefon, też zostaje ślad na ekranie. Natomiast to nie jest tak, że jeżdżąc palą... Ale dalej mówisz na temat Samsunga, ja mówię na temat zewnętrznych. Adaś, temat rozpocząłem od tego, że prawdopodobnie będą musieli sprzedawać z case'em w kształcie książeczki. Dobrze. Case w kształcie książeczki rzeczywiście wyświetlacz w jakiś sposób chroni, natomiast wyświetlacz zewnętrzny... I jest najbardziej irytującym typem pokrowca, jaki wymyślał. No spoko, ale masz w tej chwili telefon Samsunga, który tak musisz otwierać. Co ci za różnica, czy telefon, czy case? No nie mam, bo kurde, musiałem oddać. Ale... Nadal to jest to, że ja otwieram i mam ekran, a tu otwieram, mam flak jakiś. Co więcej, żeby porozmawiać też tego flaka trzeba otworzyć i on tu się majda gdzieś koło. No nie, według mnie po prostu oni doprowadzą te ekrany do takiego stanu, że się nie będą rysowały od byle czego i powiedzmy, że staną się bliskie, bo na pewno nie dorównają odpornością szkiełkom, ale staną się bliskie pod względem odporności na zarysowania takim kurczę klasycznym, powiedzmy, gorylą. Tak? I pozostańmy przy tym optymistycznym akcencie, wspominając na koniec jeszcze, znaczy nie wiem, czy na koniec, bo może Adam coś jeszcze ma. Ja mam jeszcze jedną rzecz, mianowicie chciałem wspomnieć o tym, że Adam w tym tygodniu napisał takiego newsa dotyczącego kolejnego problemu dotyczącego iPhone'ów. iPhone'y przy lekkim ściemnieniu ekranu zaczynają świecić na zielono, a nie na czarno, znaczy na czarno to trudno powiedzieć. Nie na czarno, nie wygaszają. Przestają mieć czarne tło po prostu na tych swoich tych wyświetlaczach. No, oprogramowanie coś zwalili i tyle, no błąd w oprogramowaniu, Apple zna temat, Apple na pewno go naprawi, bo to jest Apple i w ogóle, i to jest najlepszy producent, tak, i bla, 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 i iPhone'y są w ogóle, no i tak dalej, nie? To jest także feature, a nie usterka. Trzymacie go źle, powinniście podkręcić światło na maksa, wtedy ten problem raczej nie wystąpi. Albo żarówki mocniejsze w pokoju zainstalować. No, a to jeszcze nie, po prostu przestań zwracać uwagę, kurczę, green jest new black i koniec. No. Jeszcze z takich ciekawostek, OnePlus w końcu ujawnił ludziom, że ten najtańszy model Nord N100 ma jednak ekran z odświeżeniem 90 Hz, chociaż tego na premierze nie komunikowali, a w telefonie jest taki fajny disclaimer, że to odświeżenie to zależy od wydajności telefonu, więc oni pewnie tego nie komunikowali, bo wydajność tego procesora, który ten telefon ma, to pewnie jest taka właśnie, że ten 90 Hz się załącza nigdy albo wcale, ale jest teoretycznie. Ja myślę, że przy czytaniu książek byłoby najbardziej wskazane i wtedy się może włączyć. Jest to bardzo potrzebne, jest to niezbędne do czytania tekstu, naprawdę.
Tak, potrzeba to. 144 jest mało do czytania tekstu. Ja myślę, że powinni już robić, kurczę, nie wiem, ile tam następny krok jest. 144. 1500, co się będziemy oszczędzać? No, 1500 herców. Po prostu powinno się to odświeżać, nie wiem, tam. Aż tam. Słuchajcie, ten wyścig to po prostu jest masakra. Patrzę, czy jeszcze coś nie było. Wiecie co? Nie, bo was zanudzimy. Kurde, są ploty, jeszcze tam jakaś Motorola się przewija nowa. W przyszłym tygodniu będą premiery, będzie premiera Redmi, będzie premiera po co? Będzie premiera, nie wiem, jeszcze tam czegoś chyba, co mi umknęło. Ja nie wiem, po co będzie ta premiera, nie wiem po co. No ja też nie wiem po co, bo po co będzie wyglądało jak, kurczę, ten cyberpunkowy OnePlus. A, bo to X3, zdaje się, tak? Co? X3 ma mieć premierę? Nie, jak on ma się, Boże, ja bym X3, no nie ma pamięci do nas. Po co, już wam mówię, po co M3. M3, a nie X3. Tak, czyli telefon do małych mieszkań, z dużą baterią. Dobra, wiecie co, będzie premiera, to się wam o tym powie. Tyle, bo tak to znowu w przyszłym tygodniu będziemy się zastanawiać, o czym gadać, a tak to już przynajmniej będziemy mieli ze 3 telefony do omówienia, nie? No dobrze, i znowu wam życzymy pięknej pogody, mrozów niemęczliwych, spokoju, zdrowia, wypoczynku. Tym, którzy mogą wypocząć, a tym, którzy nie mogą podczas weekendu, przekazujemy wyraz najszczerszego współczucia. Żebyście zdrowi byli, żeby rodzina wasza zdrowa była i wszyscy znajomi. I żebyście szczęśliwi byli i żebyście wpadli może za tydzień. Ja się dziwię, jak wy tutaj z nami wytrzymujecie i dlaczego nas w ogóle oglądacie, ale fajnie, że jesteście. A no. Ktoś tam rzucił hasło, żebyśmy podcasta robili, no. Robienie podcasta to nie jest problem. Problemem ma dać, dlatego że w zasadzie możemy samo audio z naszych rozmów rzucać jako podcasta. Jesteśmy nietypowi, robimy podcasty na YouTubie. Robimy podcasty na YouTubie, natomiast właściwie nie ma chyba przeszkód technicznych, żebyśmy może spróbowali rzeczywiście to audio gdzieś samo wrzucać. Jakąś platformę gdzieś wrzucać. Pomyślimy. W każdym razie, słuchajcie, no dzięki za takie sugestie. Pomyślimy, no kurczę, trochę nas jest mało i trochę na doby są za krótkie, ale może się uda kiedyś. No i dzięki nieustająco, że do nas wpadacie, dlatego że mówię, ja się nieustająco również dziwię, że dwóch podstarzałych facetów oglądacie gadających o bardzo niszowej, właściwie nie niszowej technologii, ale bardzo niszowych rzeczach. I w niszowy sposób. Dobra, tak. Lecimy, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, do przyszłego tygodnia, cześć.